PKO BP podchodzi do tematyki blockchain dość szeroko i pierwszym naszym wyzwaniem było to, aby udomowić tą technologię w banku, żeby zbudować odpowiednie środowisko, na którym możemy testować różne scenariusze. Aktualnie nasze środowisko chmurowe pozwala nam do tego, żeby w równoległym czasie prowadzić kilkadziesiąt testów i oceniać przydatność technologii blockchain do rozwiązywania problemów czy klientowskich, czy problemów biznesowych, czy też operacyjnych wewnętrznych banków. Pierwsze wdrożenie, które dokonaliśmy w ostatnich tygodniach, było to wdrożenie trwałego nośnika, a więc uwiarygodnienie i bezpieczeństwo przekazywanych informacji do klientów. I to było wdrożenie na środowisku prywatnym w konsorcjum z Krajową Izbą Rozliczeniową. Aktualnie prace, które toczą się, dotyczą rozwiązań w obszarze szeroko rozumianych płatności, w tym też uwierzytelniania płatności, kwestii tokenizacji aktywów. Mamy też, jeżeli dobrze pamiętam, scenariusze związane z wewnętrznym obiegiem dokumentów, także są to zarówno i wewnętrzne procesy, jak i nowe rozwiązania biznesowe. I myślę, że w najbliższym czasie będziemy gotowi, żeby komunikować, który z tych scenariuszy po pomyślnych testach będzie miał szansę na kolejne wdrożenie już publiczne i na produkcję tak zwaną. Można sobie wyobrazić potwierdzanie bezpieczeństwa przelewu transakcji, które nasi klienci dokonują. Możemy sobie wyobrazić scenariusz stokenizowania części aktywów i lepszego procesu obracania tymi aktywami. Jest szereg także scenariuszy, które widzimy wewnętrznie dla nas, czyli jak w lepszym stopniu zarządzać wewnętrznymi dokumentami, bezpieczeństwem, aktualnością danych. To są rzeczy, które dzisiejsze środowisko blockchainowe pozwala nam testować.